I z typografią jest tak, że ona oprócz tego, że jest ładna, to jeszcze jest właściwa lub niewłaściwa. To jest Pacioli. To jest font z serialu The House of Cards, tego intro, z tego początku. I ten font dokładnie odzwierciedla to, czym jest House of Cards. To jest rozgrywka rządowa. To jest font z pomników. I jak na niego patrzymy, to jest oficjalny, ładny font. On jest nawet wykuty. Widzicie? On jest tu wykuty. To jest super symboliczne. I to jest właściwy font do tego serialu. Zrobiliśmy taką polską wersję House of Cards. Co by było, gdyby to polscy aktorzy grali w House of Cards i gdyby to się działo w Warszawie? I żebyście zobaczyli, w jaki sposób to, jak to działa, jak to wygląda, żeby was troszkę na to uwrażliwić. To jest od razu widać, że to jest dobry. Teraz tak. To nie jest tak, że Pacioli jest ładniejszy niż Lobster. Nie jest tak. Nie jest tak, że to jest ewidentnie lepszy font. Ale jak patrzę na ten font, to chcę zrobić pizzę. Albo burgera. Na pewno nie chciałbym widzieć składu rządu w ten sposób podanego. Albo rady ministrów. A jednak musiałem go obejrzeć. Trzeba było długo czekać na skojarzenia. I proszę Państwa, w samym środku mega burger kopacz. Dlatego frytki i dwa razy sketyna. Więc wtedy polski rząd robił czołówkę The House of Cards. Daniel jest normalnym fontem. Ale rządzący nie popuściłem.